Witam serdecznie wszystkich Państwa na rozkładzie tygodniowym. Rozkład tygodniowy z kart Tarota na 7 dni tygodnia, na dni od 14 do 20 lutego. 14 mamy walentynki, więc zobaczmy, co przyniesie nam poniedziałek walentynkowy i cały tydzień walentynkowy. Być może będzie pięknie, miłośnie, być może będą jakieś miłosne wibracje. Zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień. Wylosuję 7 kart Tarota. Witam serdecznie oczywiście podczas mojego tasowania kart i losowania wszystkich kochanych subskrybentów. Ualala! Wszystkich moich kochanych subskrybentów, nowych widzów. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Proszę o nowe subskrypcje. Wszystkich nowych, którzy zaglądają tutaj. Proszę również o lajki, komentarze Wasze. Zawsze je czytam, codziennie je czytam. Bardzo mnie one inspirują, motywują w ogóle do nagrywania. Bez Waszych komentarzy, lajków już bym dawno nie nagrywała tych filmików, ponieważ jest to oczywiście bardzo pracochłonne, czasochłonne i wymaga no wiele, wiele, wiele dni, nieprzespanych nocy. Także zapraszam do komentowania, do lajkowania. Zapraszam serdecznie do zaglądania codziennego na mój kanał. Do wróżb indywidualnych zapraszam również. Proszę, piszcie mi e-maile, jeśli potrzebujecie zestawy indywidualne. Rozmaite zestawy mam. Lustro, prognozy związku, pytania do kart. Możecie sobie wybrać. Powiem Wam o warunkach czytań indywidualnych. Napiszcie mi e-maila, ja odpiszę. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zaglądają tutaj do mnie i odwiedzają po prostu mój kanał. Cieszę się niezmiernie. Dobrze, zacznijmy, kochani, wróżbę na ten następny tydzień. W poniedziałek! Wow, walentynki! Zobaczcie, sami widzieliście, kochani Państwo, że mi te karty wypadły. Dwa kielichy! Wow! Wow! Dwa kielichy, karta miłosna! Kochani, aż mi przyszły ciarki, aż za nie mówiłam chyba. Po prostu przeszły mi takie ciarki po plecach i po ramionach. Słuchajcie, dwa kielichy, kochani, ale numer. To karta zakochanych. No patrzcie, patrzcie, co mi wypadło. Karta zakochanych. Na nowo się zakochać. Być zakochanym. Pogodzić się, jeśli chodzi o związek, relacje. Pogodzić się z partnerem, partnerką. Zrobić jakby krok w swoim kierunku. Robić, znaczy coś jakby zorganizować razem w ten dzień. Wymienić się swoimi, nie wiem, zdaniem, doświadczeniami, emocjami, myślami. Pogodzić się, jeśli były problemy. Piękne, miłosne rozmowy, miłosny czas, pełne zrozumienia dla partnera, dla związku. Słuchajcie, ja to wszystko teraz tłumaczę tutaj, to co widzę na tej karcie. W ten dzień, poniedziałek, dwa kielichy, czyli miłość, harmonia. Dwa kielichy mówią o dwoistości, o przepływie pięknym emocji, energii miłosnej, romantycznej. W ten dzień najważniejszy jest związek, relacja. Wasz czas, Wasza rozmowa, po prostu partnerstwo i Wasze połączenie razem, duchowe, cielesne, miłosne, emocjonalne, to jest najważniejsze. Także miłość, partnerstwo, partner, to jest najważniejsze w ten poniedziałek walentynkowy. Wow, aż nie dowierzam, że mi wypadła ta karta miłosna. Jako pierwsza w poniedziałek, w dzień świętego Walentego. Wtorek. Bube de Szczebe. Czyli
Osoba młoda, młodsza od Was lub w Waszym wieku, ale bardzo taka młodociana duchem, przyjdzie tutaj pełna zapału, pełna motywacji, pełna jakby wigoru i chce nowego początku z Wami. Chce, nie wiem, nowej szansy być może. Widzi jakąś nową możliwość na rozpoczęcie Waszej relacji jeszcze raz. Młoda osoba, ale temperamentna, bardzo witalna, bardzo aktywna, która będzie tutaj jakby, nie wiem, albo ją poznacie, albo wraca do Was i chce coś z Wami zacząć. Bardzo też seksualnie aktywna osoba. Jeszcze owszem, bez doświadczenia, jakaś młodociana, naiwna, ale bardzo, bardzo tutaj pałająca dużym temperamentem do Was. Ta karta mówi o wodniku lwie lub nine, przepraszam. Ta karta mówi o baranie lwie lub strzelcu. Baran, lew lub strzelec. Być może jest to znak zodiaku Waszej osoby. Lub jeśli są to Wasze znaki zodiaku, to Wy powinniście być pełni wigoru, witalni, energiczni w ten dzień. Być może będą jakieś specjalne sprawy tutaj do załatwienia lub do, nie wiem, przeanalizowania, zorganizowania. To macie być aktywni, wziąć sprawy w swoje ręce i pełni zapału, energii, kreatywności, witalności tutaj podążać do swojego celu. Być może jeśli macie również dzieci, tak, to sprawy dzieci tutaj we wtorek będą ważne. Dla tych, którzy mają dzieci, tak, i są tu we wtorek ewentualnie jakieś ważne sprawy czy problemy, którym należy we wtorek poświęcić czas, sprawy dzieci. Dobrze, w środę 5 kielichów, wow, smutek, żal, wspominanie, sentyment, rozpacz, rozczarowanie po stracie czegoś. Emocjonalna jakaś taka pustka, żal, kryzys miłosny, rozczarowanie po tym, że jesteście sami, że coś się zburzyło, skończyło, zerwało. Macie również tutaj lęki, lęki, żeby zostać samym, lęki, że kogoś stracicie. Jakieś bolesne doświadczenia Wam tutaj zatruwają serce i głowę. Być może wspominacie starą miłość. Jesteście smutni. Macie taki lęk przed samotnością albo też takie uczucia, że jesteście sami, samotni, opuszczeni. Być może też tutaj po kimś, nie wiem, macie żałobę, taki dzień żałobny, smutny. Dla wszystkich tych, kogo być może kogoś stracili, tak? Lub wspominają kogoś, kto odszedł. Na pewno jest tutaj też jakieś takie rozczarowanie, niezdecydowanie, ból emocjonalny, duszy, smutek. Także uwaga, żeby nie wpaść w takie depresyjne klimaty tutaj w środę, dobrze? No, 5 kielichów mówisz, to związany jest ten smutek właśnie tu ze sprawami emocjonalnymi, uczuciowymi, więc jakieś smutne, nie wiem, wspomnienia. Uwaga, żeby nie wpaść w jakiś dół po prostu totalny w środę. W czwartek przeciążenie. Jakieś sprawy, zdarzenia Was przeciążają. Nie możecie się podnieść, nie możecie wstać. 10 mieczy, które przebija Was na wskroś. Ból. Coś być może jest nagle zakończone, coś może, nie wiem, zerwiecie związek czy relacje, czy nie wiem, odejdziecie, lub jakieś problemy, kłótnie, kryzysy Was przeciążają, po prostu duży balast. Nie możecie wręcz jakby się tutaj emocjonalnie lub uczuciowo podnieść, tak? Coś Was załamuje w czwartek. Także uwaga, żeby tutaj, nie wiem, środa, czwartek, są jakieś smutne momenty. Oczywiście czwartek mówi, jeśli chodzi o 10 mieczy, że coś być może się kończy, że
coś tutaj, nie wiem, zrywacie, coś zakończacie, odchodzicie, że jakieś, nie wiem, jakaś, nie wiem, zakończona relacja być może przynosi Wam wielki ból, załamanie wręcz. W piątek 9 buław, to znaczy bronicie jakby swoich racji, swojej egzystencji. Też macie lęk w piątek przed nowymi jakimiś, nie wiem, jakby nowym, jak to się mówi, nowym cierpieniem, nowym, że ktoś Was urazi, zrazi, że ktoś Was na nowo tutaj, na nowo Was jakoś da Wam ból, jak to powiedzieć po polsku, verletzt, czyli da Wam jakiś, zada Wam ból znowu. I tu się bronicie przed tym, boicie się bólu, boicie się, że ktoś Was zrani. Bronicie tutaj swojej egzystencji, swoich racji, swojej osobowości, swojej suwerenności. Boicie się przed nowym cierpieniem poprzez kogoś. Nie chcecie, żeby ktoś Was znowu, nie wiem, czy słowem, czy jakąś reakcją, czy jakimś gestem, czy jakimś zachowaniem zranił. I tu musicie się w piątek bronić. Bronić, by nie zostać znowu po prostu skaleczonym jakoś duchowo, tak, uczuciowo. Także proszę się tutaj w piątek trzymać swoich argumentów, swoich racji, swoich wartości i bronić swojej suwerenności również. W sobotę. W sobotę Królowa Mieczy. Królowa Mieczy jest oczywiście symbolem takich znaków zodiaków jak waga, bliźnięta i wodnik. Silna osobowość, która zmierza bardzo, bardzo odważnie do celu i wszystko to, co jej przeszkadza, po prostu po drodze odcina. Zachowuje się konkretnie i taka po prostu karta na sobotę oznacza, że powinniście po prostu konkretnie dążyć do celów, walczyć o swoje cele, o swoje wartości i przekonania. A jakaś mądra kobieta, mądra osoba, która wszystko myśli rozumem, wszystko przemyśli zawsze na poziomie głowy, mentalnym i podejmuje bardzo inteligentne, szybkie decyzje. Ma dużo pomysłów. Jest klewa, jest sprytna, mądra, ale również zdystansowana, zimna, nieemocjonalna, bezemocjonalna nieraz się wydaje. Czyli podejmijcie w sobotę decyzje, które są dla Was najważniejsze, na zimno, bez emocji, bez uczuć, tylko na poziomie głowy. Podejmijcie Wasze decyzje w ważnych Waszych sprawach, czy uczuciowych, czy zawodowych, finansowych, bardzo rezolutnie, inteligentnie, przemyślanie. I odetnijcie w sobotę wszystko to, co Wam nie służy. Bądźcie królową mieczy. Odetnijcie cały balast, który Wam nie służy. Być może to jest to, co przeżywaliście tutaj w środę, czwartek i piątek, gdzie się broniliście, baliście się być znowu zranieni. Także odetnijcie wszystko to, co Wam nie służy w sobotę i podejmijcie kluge, czyli mądre decyzje. W niedzielę nie widzicie, co Wam podstawia pod nos los, czyli zauważcie jakieś nowe szanse. Jesteście jacyś tacy, nie wiem, sentymentalni, wspominacie, rozmyślacie, smutni po stracie kogoś, czegoś. Nie widzicie nowych szans. Nie wierzycie w nowe szanse. Myślicie negatywnie. Proszę wstać z tej pasywnej tutaj pozycji i podnieść się, nie myśleć w niedzielę tak aż pozytywnie. Tutaj brakuje Wam w niedzielę motywacji, zaangażowania w cokolwiek, ponieważ nie wierzycie, że coś się uda. Jesteście pesymistyczni. Proszę nie wpadać w taką atmosferę, w taką wibrację w niedzielę. By jakby przeciwstawić się tej karcie, trzeba wstać i zobaczyć to, co Wam tutaj widzicie podsuwa los,
pod wasz nos i wziąć tą szansę na serio, złapać tą szansę i widzieć jakieś nowe perspektywy, nie przegapić w niedzielę nowych szans. Proszę tutaj, kochani, naprawdę nie wpadać w tym tygodniu, w następnym tygodniu, przepraszam, w jakieś doły emocjonalne, ponieważ tutaj środa, czwartek i niedziela mówią o jakichś takich smutnych wibracjach sentymentalnych. Wspominacie coś, jesteście rozczarowani, po prostu jakby żyjecie przeszłością, a nie przyszłością, nie tym, co daje wam coś nowego los. Także uważajcie, by nie wpaść w jakieś takie bardzo smutne, pesymistyczne, sentymentalne wibracje w następnym tygodniu. Wstańcie, bądźcie królową mieczy. Stawiajcie sobie nowe cele, nowe zadania na drodze i podążajcie w kierunku tych celów odważnie i konsekwentnie. Życzę wam pięknego tygodnia i wszystkiego dobrego na następny tydzień. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.